Dzisiaj chciałbym mówić, czy zwrócić uwagę na taką kwestię. Tak jak tutaj jesteśmy, jedni z nas są przed krzyżem, inni są za krzyżem. I chciałbym to wyjaśnić, co rozumiem być przed krzyżem i co rozumiem być za krzyżem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wierszu 18 i w wierszu 23 mówi tak. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. My, wiersz 23, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Zwróćmy uwagę, drodzy, że kiedy Słowo Boże i kiedy Ewangelia i Pismo mówią o krzyżu, nazywają krzyż Jezusa Chrystusa mocą Boga i mądrością Boga. A więc zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego jest w centrum Ewangelii Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć, że osoby, które, czy ludzie, którzy chcą być w Bożym Królestwie, nie mogą ominąć krzyża Jezusa Chrystusa. Bogu upodobało się zbawić człowieka przez fakt oddania swojego Syna Jezusa Chrystusa na śmierć poprzez ukrzyżowanie. I kiedy studiujemy uważnie Boże Słowo, możemy zauważyć, że nikt nie jest w stanie wejść do Bożego Królestwa, nikt nie jest w stanie znaleźć się tam, gdzie jest Boża obecność, jeżeli będzie próbował ominąć krzyż Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany. Jest taka przypowieść, którą Jezus opowiedział o człowieku, który znalazł się na uczcie weselnej i był bez białych szat. Wszyscy mieli białe szaty, ale ta jedna osoba tam znalazła się bez białych szat. Ktoś powiedział, że to jest historia, która nigdy się nie wydarzy. Bo nikt, kto nie ma białych szat, tak naprawdę nie będzie mógł wejść do tej sali tronowej, do tej sali weselnej. A więc jakby taka historia opowiedziana, która ma pokazać poprzez swój przykład coś, co jest niemożliwego. Oto wszedł gospodarz tego wesela według zwyczaju i zauważył tam kogoś właśnie, który nie miał tych szat weselnych, tych białych szat. Pyta go, jak tutaj w ogóle się znalazłeś? I wiecie, tego człowieka zmroziło w tym momencie i wtedy gospodarz wesela kazał go związać i wyrzucić na zewnątrz. Jezus powiedział, i tam będzie płacz, i tam będzie zgrzytanie zębów. I sobie tak myślę, że Jezus właśnie tutaj mówił o czymś, że była osoba, czy są osoby, które próbują znaleźć się tam w środku, czy chcą wejść do Bożej obecności, do Bożego Królestwa, którzy chcą być na tej weselnej uczcie baranka, ale nigdy, nigdy nie weszli w sposób właściwy, nie stanęli pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Krzyż jest taką granicą oddzielającą śmierć od życia. Królestwo ciemności od królestwa światłości. I nie można w żaden inny sposób dostać się tam, na drugą stronę tego krzyża, do Królestwa Światłości, jeśli ty i ja nie znajdziemy się pod krzyżem Jezusa Chrystusa. To jest moc Boża, Chrystus ukrzyżowany, i to jest mądrość Boża objawiona w Chrystusie ukrzyżowanym. Moi drodzy, Słowo Boże i Pan Jezus wielokrotnie powiedział, bo mówiąc o krzyżu, mówię, nie możesz znaleźć się w Bożym Królestwie i nikt nie może znaleźć się w Bożym Królestwie, jeżeli osobiście nie spotkasz się, nie przyjdziesz do tego, który jest jedynym Panem i Zbawicielem, do Jezusa Chrystusa. Ludzie próbują w różnoraki sposób tę prawdę omijać. W różnoraki sposób próbują dostać się do Bożego Królestwa, do Bożej obecności poprzez własny wysiłek, poprzez własną sprawiedliwość czy uczynki. A Słowo Boże i Pan Jezus wprost powiedział w Ewangelii Jana, między innymi w 14 rozdziale, wierszu 6 mówi, ja jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.
Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc nie mogę w jakikolwiek sposób być w Bożej obecności, być przyjętym przez Boga, być zbawionym, oczyszczonym przez Stwórcę, przez Zbawiciela, jeśli omijam Jezusa Chrystusa. I zwróćcie uwagę, tutaj tymi drzwiami, zresztą Jezus sam mówi, że jest drzwiami dla owiec, tym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Nikt tam nie może się dostać, omijając Jezusa. Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich powiedział tak, kiedy stanął przed Sanhedrynem, mówi i nie ma w nikim innym zbawienia i nie dano żadnego innego imienia ludziom pod niebem, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. To pokazuje nam, że zbawienie, które jest przygotowane jest przez Bożą mądrość i moc w ukrzyżowanym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. W liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale czytamy też takie bardzo piękne słowa pokazujące na tą prawdę, że nie można znaleźć się tam w środku, być przed Bożym obliczem, jeżeli nie przyjdziemy pod krzyż i nie przyjdziemy do samego Zbawiciela. Posłuchajmy w kontekście, jak to słowo brzmi. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też, posłuchajmy uważnie, dlatego też może zbawić na zawsze właśnie Jezus tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. A więc w wielu miejscach Słowo Boże bardzo wyraźnie nam udowadnia, pokazuje, potwierdza tą prawdę, żeby być pojednanym, połączonym z Bogiem Ojcem, żeby znaleźć się w Bożym Królestwie, oto muszę przejść przez drzwi, muszę spotkać się sam osobiście z osobą Jezusa Chrystusa. Muszę zobaczyć to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, doświadczyć mocy krzyża w moim osobistym życiu. Kochani, ludzie próbują przyjść do Boga w różnoraki sposób. Czasami patrząc na siebie, ludzie mówią tak, przecież nie jestem takim złym człowiekiem. Ale Słowo Boże, które mówi o krzyżu Chrystusa, o mocy Bożej i mądrości Bożej, pokazuje, że Bóg nie znalazł innego rozwiązania dla ciebie i dla mnie, dla grzeszników, którymi jesteśmy, jak tylko śmierć. Jak tylko śmierć, drodzy. Krzyż mówi, że człowiek grzeszny jest skazany i został skazany na śmierć. Ale też krzyż mówi o tym, że ta śmierć została poniesiona w zastępstwie przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. A więc kiedy podchodzę do Boga i chcę nawiązać z Nim relację, muszę przyjść do Jezusa. Zanim będę w obecności Bożej, muszę przyjść do Jezusa, wezwać Jego imienia i zobaczyć, że ofiara Jego złożona na krzyżu jest jedyną, która może mnie z Bogiem pojednać, oczyścić i usprawiedliwić. Nie ma innej możliwości. Słowo Boże mówi o tym, że tam na krzyżu Chrystus wziął całego starego mojego i Twojego człowieka, stare nasze życie. On stał się grzechem i umarł za nas. Inaczej mówiąc, ty i ja, cała ludzkość na krzyżu wisiała w Chrystusie Jezusie. Wszyscy tam na krzyżu byli włożeni na Niego, znalezieni w Nim, położeni w Nim, abyśmy mogli, ty i ja, być pojednani z Bogiem przez krew Jezusa. Żydzi mieli taką dziwną, wydawałoby się taką dziwną rzecz. Biblia nazywa to z jednej strony tronem Boga, a z drugiej strony miejscem
miejscem Bożej obecności. Mam na myśli Arkę Przymierza, czy też skrzynię przymierza, nad którą było, to była zwykła skrzynia z drzewa akacjowego, otoczona wewnątrz i zewnątrz złotem. W środku, pamiętacie, były tablice przymierza kamienne, 10 przykazań, był dzban z manną, była laska Arona i to było przykryte wiekiem. To wieko nazywało się, wykonanym ze złota, wieko nazywało się ubłagalnią albo przebłagalnią. I ta przebłagalnia, z jednej i z drugiej strony tego wieka były cherubiny ze skrzydłami, którzy rozpościerali swoje skrzydła i pochylali się nad tym wiekiem. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Nazywane to wieko było przebłagalnią. Oto święty Bóg, który patrzył na swój naród, kiedy patrzył na swoje przykazania i widział te liczne uchybienia i tą niezdolność do wypełnienia Bożej sprawiedliwości, zanim popatrzył na przykazania, patrzył na tą ubłagalnię i Słowo Boże mówi, że ona była symbolem Jezusa Chrystusa, który jest Twoim i moim ubłaganiem. Więcej, to miejsce raz do roku było skrapiane krwią ofiary za grzech arcykapłana, kapłanów i całego ludu. I to znajdowało upodobanie w oczach Boga. A więc kiedy patrzę na krzyż, to krzyż jest tym miejscem ubłagania dla każdego z nas, dla każdego człowieka. A więc albo spotkałeś się i doświadczyłeś mocy krzyża i jesteś pojednany, jesteś po drugiej stronie krzyża, albo ciągle jesteś, albo daleko, niezainteresowany, albo może jesteś Bogiem zainteresowany, może jesteś zaciekawiony, ale nigdy nie stanąłeś osobiście pod krzyżem i nigdy krzyż nie wywarł na tobie tej zmiany i nie uznałeś, że Jezus i w Jezusie i w Jego ofierze złożonej na krzyżu 2000 lat temu dokonało się twoje pojednanie. Słuchajcie, to pojednanie dokonuje się przez prostą wiarę i zaufanie, że tak właśnie jest, jak mówi Słowo Boże. Krzyż jest mocą Boga i krzyż Chrystusa jest mądrością Boga. To jest miejsce sądu i miłosierdzia. To jest miejsce sprawiedliwości i łaski. To jest właśnie krzyż. A więc ciągle są ludzie, którzy gdzieś tam podchodzą i cofają się i nie wiedzą, co zrobić. Nie możesz być tam w środku, jeśli nie przyjmiesz tego usprawiedliwienia, tego ułaskawienia, które jest przez zaufanie temu, co Chrystus uczynił dla ciebie i dla mnie na krzyżu. Ten człowiek myślał, że może wejść na salę weselną, od tak po prostu ominąć te jedyne drzwi, tą jedyną możliwość, aby jego szaty mogły być białe. On to ominął, ale nie mógł pozostać w Bożej obecności. Jeżeli pragniesz pojednać się z Bogiem, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Nie próbuj tutaj jakby sam siebie usprawiedliwiać. Wyznaj swój grzech i powiedz: Boże, ja przyjmuję to zbawienie, które darowane jest mi w Jezusie Chrystusie. Ale jak powiedziałem, są ludzie przed krzyżem. Ludzie, którzy ciągle pozostają przed krzyżem, nie będą i nie zobaczą i nie ujrzą Bożego Królestwa. Ale jeżeli jesteś już za krzyżem, jeżeli znajdujemy się po drugiej stronie, niektórzy mówią, traktują to Boże zbawienie jak taką polisę ubezpieczeniową. Mówią, skoro podjąłem decyzję, podjąłem decyzję, doświadczyłem mocy krzyża, łaski Bożej. Wiem, że Bóg mi przebaczył moje grzechy. Ja tego doświadczyłem. Jeżeli jestem po drugiej stronie krzyża, to dalej czegoś Bóg od ciebie i od nas oczekuje. Myślę, że są takie trzy etapy rzeczy, które są po krzyżu, po tym naszym pojednaniu z Bogiem. Moi drodzy, pierwsza rzecz, czy pierwszy taki okres naszego życia, kiedy już przychodzimy do Chrystusa, jednamy się z Bogiem, upamiętaliśmy się, żałowaliśmy, doświadczyliśmy, że Bóg nam przebaczył, odebraliśmy to osobiście, że Bóg nam przebaczył. Nie, że ktoś nam powiedział. Ja wiem, że Bóg mnie wysłuchał, przebaczył mi,
Pokutowałem, żałowałem, płakałem, wołałem i doświadczyłem, że On okazał mi łaskę, zaufałem Jego Słowu, Jego obietnicy. Wiem, że On mi przebaczył ze względu na złożoną przez siebie ofiarę. Ale dalej, kiedy już uwierzyłem, to jest taki cudowny czas, kiedy człowiek uwierzy, to jest taki czas, kiedy otwiera Biblię i ma odpowiedź. On nie trudzi się, aby znajdować odpowiedź. Oto manna z nieba spada po prostu na niego jak deszcz, jak na pustyni dla Izraela. Wstaje rano, patrzy, jest manna. Nie musi się za bardzo trudzić, wziąć tylko koszyk i pozbierać. To jest taki czas, kiedy doświadczasz, że masz pytania, masz wątpliwości, przychodzisz do zboru i słyszysz, o, ten kaznodzieja akurat odpowiada na moje pytania. O, przeżywałem coś, otworzyłem Biblię, o tak po prostu i nagle, o, tu jest odpowiedź na moje pytanie. On nas karmi, chroni, bo jesteśmy niemowlętami w Chrystusie. Kiedy jesteś po krzyżu, przeszedłeś w ten właściwy sposób, masz relację z Bogiem i społeczność, oto jest taki czas niemowlęctwa, ale ten czas niemowlęctwa kiedyś się kończy. Bo Bóg wezwał każdego z nas, abyśmy stawali się uczniami Jezusa Chrystusa. Czyli tymi, którzy chcą być do Niego podobnymi. Tymi, którzy chcą wzrastać do tej dojrzałości i do wymiarów Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, za krzyżem, po tym okresie niemowlęctwa, po tym okresie, gdzie tak wręcz namacalnie wręcz czujesz Bożą obecność, przychodzi czas uczniostwa, czas dojrzewania. Oto doświadczamy i widzimy wyraźnie, że Bóg wzywa nas do świadomego uczniostwa. Inaczej mówiąc, jest to proces, którym będziemy do końca naszego życia już później po tym doświadczeniu zbawienia, krzyża, jest to proces uświęcenia, który jest w naszym życiu, albo proces uczniostwa, proces dojrzewania, stawania się podobnym do Boga. Oto jest jakiś cel, dla którego ty i ja zostaliśmy zbawieni, aby stawać się takimi jak On. Bo to słowo, które nam mówi, że choćby, które nas wzywa, pamiętacie w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale Pan Jezus nauczał na temat Boga Ojca i mówi, wiedzcie o tym, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który w niebie jest doskonały. Co to znaczy? Jak ja mam być doskonały, tak jak Bóg, który jest w niebie? To słowo oznaczające doskonałość można też i ono ma takie znaczenie, w pełni rozwinięty, dojrzały. A więc czasami, kiedy czytasz tekst Bożego Słowa i natrafiasz na słowo doskonały, to znaczy, że Bóg chce i wzywa każde swoje dziecko, każdego odrodzonego, abyśmy dojrzewali. Pamiętacie, w liście do Efezjan w 4 rozdziale jest powiedziane, że mamy dojrzewać, stawać się dojrzałymi do pełni wymiarów Jezusa Chrystusa. Zrodzony z Boga, przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez moc Ducha Świętego. Jestem zbawiony, ale teraz sprawuję moje zbawienie, będąc tym, który staje się świadomie uczniem Jezusa Chrystusa. Pomyślmy przez chwilę, jakim jest mój Ojciec, który jest w niebie? Jakim jest mój Bóg? Bo skoro mam być doskonały jak Ojciec, który jest w niebie. Pamiętacie, w jakim kontekście te słowa zostały wypowiedziane? Kiedy Jezus o tym mówił, że mamy być jak Jego Ojciec, który co? Błogosławi dobrych i tylko dobrych. Błogosławi dobrych i złych. Spuszcza deszcz i daje słońce dobrym i złym. A więc wy bądźcie doskonali. Co to znaczy, że mam być dobry? Mam być pełen łaskawości, miłości, wręcz błogosławić. Czyli życzyć dobrze. Bądźcie dojrzali. Stałem się Bożym dzieckiem. A więc teraz muszę wiedzieć, czego mój Ojciec, czego mój Bóg ode mnie oczekuje. Bóg mówi, wzrastaj. Stawaj się dojrzały, bądź tego świadomy, że takim masz być.
Gdzie mam szukać wzorów? W Bożym Słowie. Gdzie Boże Słowo wyraźnie mówi, konfrontuje nas z tą prawdą. Trudno jest błogosławić, dobrze życzyć tym, którzy nas przeklinają, tym, którzy nam złorzeczą, tym, którzy nas prześladują, tak? Bardzo trudno. Ale jeśli mam być dojrzałym chrześcijaninem, jeśli mam być uczniem Jezusa Chrystusa, to nie będę oddawał złem za złe, nie będę oddawał przekleństwem za przekleństwo, nie będę oddawał tym samym, ale dlatego, że mój Ojciec jest inny i mój Ojciec mnie do tego wzywa, będę inaczej postępował. Kochani, jest coś zdumiewającego, kiedy nie oddajesz złem za złe, kiedy zaczynasz błogosławić osobę, która sprawia problemy, która może cię, że tak powiem, fałszywie oskarża, nagadała różne rzeczy i tak dalej, a ty zaczynasz ją błogosławić. Bóg nie tylko zachowujesz swoje serce od goryczy, od zniechęcenia, nie otwierasz swojego serca na złego, który czeka na okazję właśnie, żeby zatruć nasze serce tymi rzeczami, ale nagle sprawiasz, że to Bóg sam kładzie swoją rękę na tym, który jest zły i zaczyna dotykać i kruszyć jego serce. Przypominam sobie, jak jeden z mężów Bożych opowiadał, idę sobie drogą, jakiś chłopak, chłopczyk idzie drogą i zaczyna mnie przeklinać. Dziecko przeklina dorosłego, sługę Bożego. Nie wiem, on nie wiedział, że jest sługą Bożym, ale przeklina i przeklina mnie. Ale ja wtedy w imieniu Jezusa zwróciłem się i mówię, aby diabeł zostawił to dziecko w spokoju i go zacząłem błogosławić. I moc Boża zstąpiła i to dziecko było dotknięte Bożą łaską i Bożym zbawieniem. Można różnie reagować, ale Bóg mówi, jeżeli tam gdzieś w pracy ktoś wyrządza ci krzywdę, to ty w swojej komorze stań przed Bogiem i zacznij ją błogosławić. Pozwól, żeby Duch Boży zaczął pracować w życiu tej osoby. A twoje serce będzie wolne od złości, od gniewu, bo to są tylko takie pułapki, żeby diabeł mógł zahaczyć się i później coraz większe pole zdobyć w naszym życiu. A więc jeśli jesteś za krzyżem, jesteś zbawionym Bożym dzieckiem, okres niemowlęctwa już dawno minął, masz się stawać świadomym, mamy stawać się świadomymi uczniami Jezusa Chrystusa. Uczeń to jest naśladowca. Uczeń chce być jak mistrz. A więc musi widzieć, jak mistrz postępuje, aby stawać się uczniem. Musimy patrzeć na Boga Ojca, musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. A więc kiedy myślę o Bogu, widzę, że On jest dobry, pełen miłości, pełen łaskawości. Ile On ma cierpliwości wobec każdego z nas. Zgodzicie się ze mną? Czy Bóg okazuje tobie cierpliwość? Ileż razy ty i ja Boga zawodzimy? Ileż razy mówimy Panu, że tego już więcej nie dotkniemy, tak więcej nie. A później złapiemy się, no przecież zrobiłem znowu to samo. Ale Jego łaska, Jego miłosierdzie ciągle jest nad tobą i nade mną. Nie po to, żebyśmy dalej w tym brnęli, ale Jego łaska jest po to, żebyśmy odebrali zwycięstwo. Przecież to o tych, którzy są za krzyżem jest powiedziane. Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. A więc te rzeczy, które są w Bogu Ojcu, które są w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, On chce w nas wykształtować. I ja wiem, że to jest proces, ale On to kształtuje. On nas zrodził, jesteśmy nowym stworzeniem, a On teraz nas kształtuje na swój, do tej dojrzałości. On jest czysty, On jest, Bóg nie zazdrości, Bóg jest przebaczający, a więc jeśli mam być taki jak On. I to słowo doskonały, czyli dojrzały, pomyślmy przez chwilę o to, Bóg chce sprawić, abyśmy byli dojrzali. W liście do Kolosan 4,13 Paweł pisze tak, pozdrawia was Epafras, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali.
i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Czyli toczy bój w modlitwach, abyście doszli, byli dojrzałymi w waszym życiu. Potrzebujemy stawać się dojrzałymi. Pamiętacie, Jezus Chrystus stał się sam doskonały jako człowiek przez to, co wycierpiał. A więc kiedy okazuje miłosierdzie, kiedy okazuje dobroć wobec dobrych i złych, kiedy błogosławię, kiedy modlę się o nieprzyjaciół i im błogosławię, okazuje taką dojrzałość w mojej wierze, w moim chodzeniu z Bogiem. Ale też moją dojrzałość okazuje, kiedy Królestwo Boże stawiam na pierwszym miejscu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Nie troszcie się zatem o to, co będziecie jeść i pić i w co będziecie się przyodziewać, bo o to troszczą się kto? Kto się troszczy o te rzeczy? Zamartwia i nie może? Poganie. Czyli ci, którzy są ciągle przed krzyżem, bez względu na to, czy Żyd, czy poganin, on w tym momencie jest, nie jest Bożym dzieckiem. Ale jeśli jesteś Bożym dzieckiem, mamy okazywać coraz więcej dojrzałości. A więc będę patrzył w przyszłość nie z niepokojem, nie ze strachem, nie z lękiem, ale kiedy On, mój Bóg, jest na pierwszym miejscu, to wiem jedno, mój Ojciec o mnie się troszczy. I mój Ojciec zatroszczy się o wszystko w moim życiu. Dalej, kiedy jesteśmy doskonali, czy wzrastamy, bo z jednej strony jesteśmy zupełni w Chrystusie, a z drugiej strony ciągle wzrastamy. Ja mówię, zupełni jesteśmy doskonali. Gdybyś dzisiaj umarł, jesteś okryty Jego sprawiedliwością, Jego świętością. Jesteś zupełny i doskonały, aby być z Nim. On jest naszym okryciem. Ale ciągle w naszej tej wędrówce ty i ja wzrastamy w tym dojrzewaniu i w tym podobieństwie, stawaniu się podobnym do Chrystusa. Taka dziwna sprzeczność jakby, ale takich rzeczy jest troszeczkę więcej. Z jednej strony jesteśmy zbawieni, a z drugiej strony ciągle zbawienie swoje sprawujemy. I nie musimy się tutaj temu dziwić. A więc kiedy patrzę z ufnością w przyszłość, kiedy myślisz o sądzie, apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale mówi, że doskonała miłość usuwa strach, lęk. A więc ci, którzy są dojrzali w Chrystusie, ich ufność spoczywa na Bogu, kiedy myślą o przyjściu Pana, kiedy myślą o sądzie, z ufnością, z radością oczekują tego dnia, bo wiedzą, że będą znalezieni takim, jakim jest On, bo trwają w Nim, bo trwają w społeczności i w relacji z Nim. Apostoł Paweł mówi tak, my, którzy jesteśmy doskonali wszyscy, tak myślmy. To jest ciekawe. Jeśli macie tu Boże Słowo, zobaczcie do listu do Filipian, co ten człowiek dojrzały i doskonały, czy jak powinien myśleć, bo on, apostoł Paweł, traktuje tych, którzy uwierzyli i zaufali, jako doskonałych, dojrzałych. I mówi tak w wierszu 15, 3 rozdziału, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Zastanawiamy się, jak doskonały chrześcijanin, ten uczeń Chrystusa, ten, który staje się dojrzałym, to jak on ma myśleć? No popatrzcie, popatrzmy wyżej. Odpowiedź jest w powyższych wersetach. Paweł mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze. A więc jestem człowiekiem dojrzałym, który ma świadomość celu, do którego zmierzam. Wiem, ja ciągle zmierzam tam. Popatrzcie, wiersz 12, nie jakobym już to osiągnął. Albo już był doskonały, czy już jest, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Dojrzały człowiek. Dojrzały człowiek, popatrzcie do wiersza 9, myśli o tym, znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, wiersz 9, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Dojrzały człowiek. Uczeń Chrystusa. A wiersz 10 mówi, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci.
A więc wszyscy tak myślmy, którzy ciągle wiedzą, ja ciągle jestem w drodze, ja ciągle zmierzam do celu, jest ten cel ciągle przede mną, jeszcze go nie osiągnąłem. Ja chcę być w mojej drodze relacji z Bogiem ciągle znaleziony w Chrystusie, bo tak jest napisane, jeśli ktoś jest w Nim, jest nowym stworzeniem, że w Nim jest życie. A więc ja muszę pozostawać w Nim. Tak mam myśleć dojrzały. Z jednej strony jestem doskonały, bo Jego sprawiedliwością i świętością, a z drugiej strony wiem, ile jeszcze On ma pracy w moim życiu. Kochani, chciałbym dzisiejszego do południa zwrócić na to uwagę. Jeśli jesteśmy za krzyżem, abyśmy mieli tą świadomość, jestem teraz uczniem Jezusa Chrystusa. Jestem wezwany do dojrzałości. Jest pokazany mi wzór. Oto mam do tego dążyć. Paweł w liście do Kolosan mówi tak, Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby go stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Oto Bóg przez swoje słowo, przez ducha w swoim kościele pracuje nad tobą i nade mną, aby nas stawić doskonałym, czyli w pełni rozwiniętym i dojrzałym. Takimi chcemy być, doświadczając Jego mocy. Nie takimi, których ciągle trzeba piastować, ciągle trzeba doglądać, ale takimi, którzy przechodząc okres niemowlęctwa, gdzie tego doświadczaliśmy, dzięki Bogu, a później teraz staliśmy się Jego uczniami, abyśmy zaczęli wchodzić w to posługiwanie. To jest ten trzeci etap, kiedy uczeń Chrystusa wchodzi w świadome posługiwanie. Wie dokładnie, zaczyna coraz bardziej rozumieć, jakie jest Jego szczególne miejsce w Kościele, powołanie w Bożym Królestwie i zgodnie ze swoimi darami, z powołaniem Pana zaczyna posługiwać Panu i Kościołowi. To są te trzy etapy, które są za krzyżem. A więc ty i ja jesteśmy do tego wezwani. Jak długo? Aż do końca. I kiedy to my stajemy się tymi, którzy zaczynają troszczyć się o słabych, o niemowlęta, w ten właściwy Boży sposób. Jeżeli ktoś jest blisko, przyprowadzamy go do Pana, albo jeżeli już podjął decyzję, raduje się Bożym zbawieniem, troszczymy się, aby jego wiara się umacniała poprzez nasze bycie z Nim, naszą społeczność, nasz przykład, aby jego wiara mogła wzrastać. Nie zapomnę tych chwil, które ktoś mi kiedyś poświęcał, kiedy nawróciłem się i przeżywałem, i wiadomo, każdy człowiek przeżywa różne sytuacje i wyzwania i potrzebujemy brata i siostry obok siebie, dojrzałego, bardziej świadomego, który pomoże nam, pomodli się, pobłogosławi, przeczyta właściwe słowo, abyśmy mogli dać odpór wszelkiego rodzaju diabelskim kłamstwom i pułapkom. Moi drodzy, świętość równa się Jezus. Mamy być świętymi, tak? Jesteśmy świętymi i mamy być świętymi. Jesteśmy i mamy. I znowu jest tutaj ta taka jakby sama w sobie sprzeczność. Święty, oddzielony przez Niego, ale kiedy jestem jak Jezus, kiedy będę stawał się jak On, to znaczy, że będę święty. Ktoś bardzo ładnie powiedział, że mocne zbory, mocny Kościół nie jest zbudowany na tłumach, ale na uczniach Jezusa Chrystusa. Piękne, nie? Mocne zbory, zdrowe, zbudowane nie są na tłumach. Ludzi, którzy przychodzą, odchodzą. Mówią fajnie, nie fajnie. Ale ci, którzy zrozumieli Ewangelię, przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zrozumieli, czym jest Kościół, jak ważny jest dla nich, i stają się świadomie uczniami, naśladowcami Jezusa Chrystusa. To jest tak, jak mowa jest o społeczeństwie. Społeczeństwo jest takie, jakie są domy i rodziny. Jak rodziny są zdrowe, silne, moralnie i tak dalej, to społeczeństwo jest zdrowe i silne. Ale jeżeli rodziny są rozdwojone, jest tam dużo złych rzeczy się dzieje, to takim staje się społeczeństwo. Takich później mamy liderów i przywódców, bo ich wybieramy ze społeczeństwa.
Chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym, moi drodzy, żeby każdy z nas stanął przed Bogiem w tej świadomości. Panie, ja jestem Twoim uczniem, Twoją uczennicą. Pamiętajmy, że to jest wezwanie, to jest ustanowienie Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, on powiedział bardzo wyraźnie, idźcie tedy na cały świat, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie czyńcie tylko słuchaczami, nie czyńcie tylko ludźmi, którzy się pojawiają, prawda, im się podoba, ale czyńcie ich uczniami Chrystusa. Sami bądźcie i czyńcie ich uczniami, zaczynając, że oni przyjmują Chrystusa, dają się ochrzcić i są gotowi wypełniać Boże Słowo. Czy chcemy dzisiaj powiedzieć naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Panie, jestem Twoim uczniem, bo wierzę, że tak jest, że jestem Twoim uczniem i chcę wzrastać w moim uczniostwie, w tym naśladowaniu, w tym byciu, stawaniu się dojrzałym w Twoim Królestwie. Jeśli tak, powstańmy, moi drodzy, aby powiedzieć o tym Panu sami przed sobą, sami przed Panem w naszej społecznej modlitwie. Chciejmy Bogu to powiedzieć. Nie pozostawajmy w miejscu. Nie zadowalajmy się tym, co jest. Zróbmy coś z sobą. Jeśli widzimy, że gdzieś zatrzymaliśmy się, stanęliśmy, to powstań dzisiaj. To powiedz, ja chcę iść dalej za Jezusem. Chcę żyć dla Niego, chcę być takim jak On. Chcę być zachętą, zbudowaniem, stawać się wzorem także dla innych. Jeżeli tego chcemy, chcemy się teraz modlić społecznie. Każdy niech to przed Panem wypowie. Wzywajmy Jego imienia. Panie, tak dziękujemy Ci teraz za ten czas. Dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moc krzyża. Dziękuję Ci, że dzięki Twojej ofierze, Panie, mogliśmy się stać Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że przez wiarę i zaufanie zostaliśmy pojednani z Tobą, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie. I teraz modlimy się o to, pomóż nam być i chodzić i rozwijać się w uczniostwie, Panie, w naśladowaniu Ciebie, w byciu dojrzałym, Panie. Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu kształtować w nas ten Twój Boży charakter. Aby ten owoc Ducha mógł być widoczny w życiu każdego z nas coraz mocniej. Dopomóż nam, Panie. Abyśmy byli takimi jak Ojciec, który jest w niebie. Aby z naszego serca, z naszych ust, z naszego wnętrza wypływała Twoja miłość, Boże. Twój pokój, Twoja radość, Twoja uprzejmość, Twoja cierpliwość, Panie. Wytrwałość. Chwała Ci, Panie. Panie, chcemy samych siebie i chcemy nawzajem budować się, Panie, i wzrastać do pełni wymiarów Chrystusa. Tak, Panie, chcemy pozwolić Tobie, Boże Wszechmogący, abyś Ty sam nas do tego przygotowywał, szlifował, przemieniał. Tak błogosławię, Panie, Twoje ciało na tym miejscu. Błogosławię moich braci i siostry. Błogosławię Twój Kościół na tym miejscu, Panie. I dziękuję Ci za każdą osobę, Panie, którą Ty przydałeś. Błogosławimy każdą osobę, która tutaj jest. Za tych, którzy są pośród nas, są sympatykami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, niech Twoja łaska działa w życiu każdego z nas. Dotyka nas. I dopomóż nam z odwagą podejmować właściwe decyzje, Panie. Panie, abyśmy się nie zatrzymali i nie cofali. Ale abyśmy szli, tak jak apostoł Paweł, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Panie, wpatrzeni w Ciebie, w Twój przykład, w Twój wzór. Przypominaj nam to, Duchu Święty. Przypominaj nam to, Duchu Święty. Pomóż nam być świadomymi, stawać się uczniami Jezusa. Nie uciekać, Panie, kiedy Twoja ręka jest położona na nas i Ty oczekujesz zmian. Panie, też modlę się, abyśmy doświadczali Twojego uwolnienia w różnych dziedzinach, jeśli tego potrzebujemy. Tak w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, że w Chrystusie Jezusie jest wolność, jest obfitość błogosławieństwa. I o to modlimy się dla każdego z nas, Panie. Wejrzyj na nas w łasce i w mocy swojej i błogosław swoje dziedzictwo na tym miejscu, Panie.
Hallelujah.